Dzień dobry Państwu. Remisujemy bardzo trudne spotkanie i tak najogólniej mówiąc zdobywamy cenny punkt na bardzo trudnym terenie. Do bramki pierwsza połowa jest na zaliczenie w mojej opinii, bo dobrze realizujemy nasz plan. Nie chcieliśmy otwierać się, nie chcieliśmy wychodzić wysoką obroną, nie chcieliśmy ułatwiać gry zawodnikom Sandecji. Zdobywamy też bramkę, co bardzo nas cieszy. Mamy jeszcze 2-3 szybkie ataki. Taki był nasz plan na pierwszą połowę i tutaj trzeba chłopakom pogratulować. Bardzo ładna bramka Karbowego. Natomiast druga jest to takie, uważam, podświadome bronienie wyniku. Gdzieś zawodnicy mniej wierzyli w to, że mogą skutecznie utrzymać piłkę, zresztą co pokazał moment po stracie, gdzie zaczynamy wyrównaną grę i próbujemy coś konstruować, natomiast prowadząc zbyt nisko się cofamy i też skutkowało to wieloma sytuacjami Sandecji, która zasłużyła na tą bramkę, nie ma co mówić, bo miała tych sytuacji kilka. Dlatego uważam, że zdobywamy tutaj punkt. No jeszcze trzeba wspomnieć o bardzo ładnym rzucie wolnym w wykonaniu Karbowego i tutaj brawa dla bramkarza Sandezji, który popisał się 2 bardzo skutecznymi interwencjami przy dobitce Mularczyka również. Nie ma co wybrzydzać, bierzemy to i wracamy do domu. No był to szczególny mecz dla Sandecji, bo pierwszy po pandemii przy publiczności. Wynik, no trzeba uznać i przyjąć go na klatę. Byliśmy zespołem, który w pierwszej połowie niby miał wszystko pod kontrolą, ale bramka po stałym fragmencie gry trochę nam popsuła tą grę. Brakowało nam takiej pazerności i konsekwencji w wykończaniu sytuacji. Druga połowa, 2 zmiany, bardzo fajna reakcja drużyny. Multum sytuacji, tyle strzałów chyba przez te 2 lata, jak tu pracuje drużyna, w jednej połowie nie oddała. No ta bramka na pewno trochę koi to, że nie udało nam się w tym meczu wygrać i myślę, że będziemy ten mecz szanować. Mamy 1,5 doby i wyjeżdżamy na kolejny trudny mecz do Chojnic. Cieszę się z powrotu kibiców na trybuny. Chciałbym jako trener prowadzący tą drużynę sprostać oczekiwaniom, żeby Sandecja grała szybko, płynnie, cały czas do przodu, żeby wygrywała większość spotkań wysoko, ale czasami przyjeżdża tak dobrze zorganizowany przeciwnik, jakim dzisiaj było Zagłębie i te rzeczy nie są łatwe. Brawa dla moich chłopaków za drugą połowę i myślę, że ten punkt, tak jak powiedziałem na starcie, będziemy szanowali.